Zaczniemy od protestów. Dotarliśmy do pisma. Zaczniemy od protestów. Dotarliśmy do pisma związkowców. Przedstawiciele 8 górniczych organizacji związkowych podpisali się pod komunikatem, w którym ostrzegają, że proponowana przez rząd transformacja energetyczna może doprowadzić do katastrofy energetycznej i społecznej. Polska, odchodząc od węgla, uzależni się od rosyjskiego węgla i gazu, czytamy w piśmie, do którego dotarła interia.pl. Miarka się przebrała. Zaczniemy od protestów, mówi nam jeden z sygnatariuszy pisma. To kolejna odsłona działań górniczych związków zawodowych, które sprzeciwiają się transformacji energetycznej. Kilka dni temu, w liście, który opublikowała interia.pl, stanęli murem za odwołanym wiceministrem Januszem Kowalskim i skrytykowali działania rządu. Teraz idą krok dalej, bo w komunikacie skierowanym do innych organizacji związkowych, domagają się jeszcze szerszego działania ze strony większej liczby związków zawodowych. Podtrzymują krytyczne stanowisko wobec programu dla energetyki PEP 2040, który nazywają haraczem. Związkowcy przekonują też, że szybsze niż pierwotnie zakładano odejście od węgla spowoduje uzależnienie się od węgla i gazu z Rosji. A to ma powodować rosnące koszty życia, funkcjonowania milionów Polaków, instytucji publicznych i zakładów pracy. Związkowcy wskazują, że niewłaściwa, ich zdaniem, polityka energetyczna może doprowadzić do ubóstwa wiele regionów Polski. Jako przykład podają Wałbrzych, który ma być przestrogą dla województwa śląskiego, dolnośląskiego i łódzkiego. Dlatego nie mamy zamiaru biernie przyglądać się działaniom rządu, który nie słucha autorytetów z dziedziny energetyki i zaślepiony mamoną unijną ratując budżet państwa chce zlikwidować to, co przez dziesiątki lat ratowało system energetyczny Polski i innych krajów, czytamy. Łączymy siły, miarka się przebrała. Dzieje się u nas dużo złego i nie ma na co czekać. Polityka energetyczna, którą przyjął rząd, jak dla mnie na kolanach, bez żadnej walki, bez negocjacji i rokowań, jest nie do zaakceptowania. Mieliśmy wsparcie w ministrze Kowalskim, ale teraz nie mamy z kim rozmawiać. Rząd uzurpował sobie prawo do dodatkowego podatku, który narzucił na węgiel, a dziś przedstawia nas w świetle brudnej energii i brudnego węgla. A to energia potrzebna, by zabezpieczyć potrzeby kraju. Inaczej stanie się z nami to, co we Francji, Niemczech i Szwecji, mówi interim.pl Adam Olejnik, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych GKPG. Chciano nas ze sobą skłócić, ale łączymy siły. W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z kilkunastoma organizacjami. Chcemy zawiązać szerszą reprezentację związków opartą o Tauron, PGE, NE, by podjąć wspólne działania przeciwko tej polityce rządu. Nie możemy na kolanach przyjmować tego, co narzuciła nam Unia Europejska, dodaje Olejnik. Związkowcy nie wykluczają, że ich działania skończą się na strajku, choć Olejnik zaznacza, że to ostateczna forma. Zaczniemy od protestów. Strajk to ostateczna forma, a w dobie pandemii nie chcemy, by obywatele odczuli nasze działania. Spróbujemy innych działań, bo chcemy, by naszą siłę poczuło państwo, decydenci, ale żeby nie cierpieli obywatele, podkreśla Olejnik,